Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego, które odbywa się w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Ja nazywam się Łukasz Romanowski, a w dzisiejszym studium wezmą udział wraz ze mną Wiktor, Bożena i Stanisław. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, bardzo proszę, byśmy zaczęli jak zwykle od modlitwy. Bardzo proszę o modlitwę. Ojcze i Panie nasz, zebrani tutaj chcemy prosić Ciebie o Twoją obecność, o mądrość, której potrzebujemy, by rozważać Słowo Twoje. Daj nam Ducha Świętego, który będzie nas pouczał, prowadził, wyjaśniał. Za wszystko Ci dziękujemy w imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Bądź z nami obecny. Amen. Amen. Nasze studium w tym tygodniu skupia się na Księdze Zachariasza. Przypomnę tylko, że w zeszłym tygodniu również studiowaliśmy Księgę Zachariasza. Tamto studium patrzyło przede wszystkim na pierwsze cztery rozdziały i to, co tam jest napisane o wizji rozwoju Izraela, o tym, że Pan Bóg zamierza go uwolnić z niewoli z Babilonu, że zamierza mu dać też wspaniałą przeszłość, mówiąc o tym, że będą wspólnie zasiadać w jednym miejscu, a także mówi o warunkach odkupienia. Nasze dzisiejsze studium natomiast skupia się bardziej na drugiej części Księgi Zachariasza, gdzie napisane jest też dużo na temat wątków mesjańskich, na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg zamierza poradzić sobie z problemem grzechu, a także o wątkach czasów ostatecznych. Chciałbym was spytać się na początek. Czy widzicie w jakiś szczególny sposób postać Chrystusa i Jego zamierzenia w Księdze Zachariasza? Jest to księga nie najłatwiejsza. Mówi się o niej czasami, że jest to apokalipsa Starego Testamentu. Ma w sobie dużo wizji, zawiera wiele symboliki. Pytanie, w jaki sposób odczytujemy ją my? Czy widać w niej ten taki bardzo ważny temat Chrystusa, który się przewija przez większość Pisma Świętego? No i stąd pytanie, czy widzicie to samo w Księdze Zachariasza? No, wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli skojarzymy sobie te wszystkie wypowiedzi Zachariasza dotyczące Jezusa Chrystusa, to znaczy Jego, można powiedzieć, przyjścia czy wjazdu do Jeruzalem, Jego śmierci na krzyżu, prawda, to te fakty świadczą jednoznacznie, o kogo chodziło, prawda? Mhm. Że miał tutaj na myśli tego pasterza, który miał przyjść w swoim czasie, tego Mesjasza, który miał oddać swoje życie i uratować swój lud. I to uratować, można powiedzieć, nie tylko jak większość żyjących myślała od okupanta, od doczesnych złych warunków, ale przede wszystkim wypełnić obietnicę, żeby zachować swój lud na wieki, prawda? Tak. To jest tak. Najistotniejsze. Tak. Czyli ten wątek mesjański jest jak najbardziej zauważalny i też przewija się przez Księgę Zachariasza. Ciekawe jest to, że ona wydaje się w pewnym sensie przeplatać wątki Izraela, czyli ludu Bożego, planów wobec tego ludu, a zarazem wizji tego, kim jest Mesjasz, co przeżył i co zamierza uczynić, czyli jakby ten wizerunek samego Boga. W ósmym rozdziale, właściwie od początku, czytamy niejako odniesienie do tego, co było przedtem treścią Księgi Zachariasza, czyli patrzymy na to, w jaki sposób Pan Bóg mówi o tym, co zamierza uczynić dla Izraela. Jest tam mowa o chwale, tak? O zwycięstwie, że ten Izrael Boży, który został przez Boga powołany, otrzyma co? Błogosławieństwo, chwałę.
Co Pan Bóg mówi? Jeżeli rzeczywiście tylko błogosławieństwo, to pytanie, czy Pan Bóg na nim zakończy, czy ma też jeszcze inne plany, albo się odnosi do przeszłości. Jak odczytujecie ten ósmy rozdział, szczególnie wiersze od pierwszego do ósmego? Jest to sprawa bardzo istotna, bo wcześniej Bóg podkreślał, dlaczego doświadczał ten naród. Mhm. Ze względu na nieposłuszeństwo, ze względu na to, że nie wypełniali w zasadzie swojej misji, do jakiej powołał, żeby byli skupieni tylko na sobie, dbali o swoje, można powiedzieć, błogosławieństwo, nie myśląc o innych. A Bóg przecież zaplanował i wybrał ten naród jako źródło błogosławieństwa dla wszystkich, nawet tak, tych ościennych narodów, które zasiedlały wokół Izraela. I powiedział, że rola ich niestety nie wypełnia się tak jak trzeba. Mhm. Że on musiał użyć takich czy innych środków, żeby im o tym przypomnieć. Tak. Ale mówi, ja dokładnie pamiętam, zresztą sama nazwa Zachariasz, to Jahwe pamięta, prawda, to jest znaczenie tego typu, co obiecałem waszym praojcom, Abrahamowi, Dawidowi, Jakubowi, Izaakowi, prawda, mhm, którzy byli nieposłuszni i którzy wypełnili tą misję. I chcę nadal ją, żebyście wypełnili, byli spadkobiercami, aż do tego momentu, kiedy uznam, że czas się zakończy i będziecie mogli być razem ze mną. Wierzymy, że Bóg właśnie skierował do zarówno do Izraela tego duchowego, jak i do nas słowa pełne obietnic, które mówią o tym, że wszystko jest w Jego rękach, że ta przyszłość jest też od Niego zależna. Oczywiście On czeka na nas jako na swoje dzieci, byśmy wyciągnęli swoją rękę i chwycili Go za dłoń, prawda? Będzie nas prowadził. Mówi tutaj wyraźnie w wierszu trzecim, ósmego rozdziału Księgi Zachariasza. Wrócę na Syjon, zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwany Grodem Wiernym, a Góra Pana Zastępów Górą Świętą. A więc przyjdzie czas chwały, przyjdzie czas radości i szczęścia, o który tak bardzo teraz już możemy sobie po prostu marzyć i życzyć tego. Tak, tak. No, ciekawe jest to, że Pan Bóg powtarza to samo błogosławieństwo, wiążąc je jednak z pewnym warunkiem. Mówi, że to zamieszkanie wiąże się z naszym świadectwem, że Kościół Boży, Izrael w tamtym czasie, jak i my dzisiaj, powinniśmy postrzegać możliwość przebywania z Bogiem jako także swego rodzaju zachętę, nakaz do tego, żeby służyć innym przykładem, żeby tego Boga pokazywać. No a jeszcze zwrócę uwagę na jeden, czy może dwa tutaj takie ważne fragmenty. Czytamy w dziewiątym wierszu tegoż samego rozdziału takie słowa, tak mówi Pan Zastępów, niech się wzmocnią wasze ręce. Gdy w tych dniach słuchacie tych słów proroków zwiastowanych od dnia, kiedy położono fundament pod budowę domu świątyni Pana Zastępów. Pamiętacie, wcześniej często czytaliśmy w tych pierwszych rozdziałach Księgi Zachariasza o tym, że Pan Bóg mówi małe początki rzeczy wielkich, tak? I tutaj w pewnym sensie też jest ta symbolika, niech się wzmocnią wasze ręce. Ufajcie, ufajcie. Ta przyszłość dla was jest już przygotowana. No a propos jeszcze tego ostrzeżenia, bo w tych obietnicach Pan Bóg mówi też o tym, że no, istnieje zawsze pewne ryzyko tego, że my nie, czy też Izrael w tamtych czasach no, tego swojego zadania nie wykona. Prawda? Od 13 wiersza do 15 jest też niezwykle ciekawe odniesienie do przeszłości. I Pan Bóg buduje pewien kontrast. Może, jeżeli bym mógł prosić o odczytanie Stanisławie tego fragmentu od 13 do 15. I stanie się tak, jak byliście domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce, gdyż tak mówi Pan Zastępów.
jak postanowiłem wyrządzać wam zło. Gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu, mówi Pan zastępów, i nie żałowałem tego, tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się. Jak możemy odczytać te słowa? Tutaj widzimy, że jest napisane, że czyni zło. I tutaj musimy rozgraniczyć między tym, że Pan Bóg kocha ludzi, mhm, i nienawidzi grzech, prawda? Tak samo my, jako wierni Panu Bogu, powinniśmy kochać bliźnich, nienawidzieć grzech. Tak, tak. Czyli Pan Bóg w tym sensie mówi jeszcze raz, że ta służba, bliskość jest jednak w pewnym sensie warunkowa. Tak? Pan Bóg zapowiada szczęście i błogosławieństwo. Pan Bóg mówi, dam wam odkupienie, będę z wami, ale pamiętajcie o tym, jak było w przeszłości. Tak? I tutaj właśnie jeszcze można podkreślić trzeba, że kiedy były te czasy tego właśnie doświadczenia przykrego dla nich, to Bóg jednak postanowił nie rezygnować z nich. Nadal powiedział, że jesteście narodem wybranym, macie nadal pełnić misję pomimo tych wszystkich błędów, a jednocześnie powiedział, na jakich zasadach, żeby to było dobrze i żeby to było akceptowane tak przeze mnie, jak i przez innych. Że od 16 czytam, mówcie prawdę jeden drugiemu, tak, wydawajcie tak sprawiedliwe jest wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Tak. To był zawsze ten sam warunek. Szczerość, lojalność względem Boga i innych ludzi. Tak. Żeby człowiek miał to zawsze na uwadze, że tak to jest tak, nie to jest nie, a wszystkie inne rzeczy są dla Boga obrzydliwością. Tak. No i skutki, oczywiście tutaj koniec tego 8 rozdziału mówi o wspaniałych skutkach. Jeszcze raz je powtarza. Mówi o tym, że przyjdą inni mieszkańcy z innych ludów potężnych, aby szukać Boga, jeśli tak będziecie postępować. I wydaje się, że to nie jest zapowiedź tylko i wyłącznie dla Izraela, tylko są to ogólne, uniwersalne warunki tego, w jaki sposób służyć Bogu tak, aby mieć błogosławieństwo i aby inni rzeczywiście patrzyli na ludzi jako na sługi Boże. Bóg dobrze wie, że nie te same słowa zachęcają innych, ale przede wszystkim, jeżeli widzą na oczy, że jeżeli ktoś czyni tak, jak ktoś mówi, to ma profity z tego. Tak. Jak zobaczą, że oni, będąc posłusznym Bogu, mają te błogosławieństwa, no to bardzo chętnie każdy przyjdzie, żeby uczestniczyć w tym, prawda? To jest normalne. Tak. No oczywiście Pan Bóg chce, żeby nasza natura, nasze spojrzenie na to, jak Panu Bogu służymy, nie była oparta na chęci też jakiegoś zysku, tylko żebyśmy po prostu służyli Panu Bogu z serca, to jest też jeden z ważnych warunków. Przejdźmy dalej od tej wizji Izraela, jeszcze raz właściwie nieco powtarzającej pewne wątki z pierwszych rozdziałów Księgi Zachariasza, przechodzimy do wątków bardziej mesjańskich. I mamy tam kilka obrazów Chrystusa, właściwie Mesjasza, tak? Zapowiedź tego, który ma przyjść. No i pierwszym z nich jest król, zwycięzca, król pokoju. Księga Zachariasza, 9 rozdział i tam może 9 wiersz. Jeżeli można, odczytajmy ten fragment. Bardzo proszę. Wesel się bardzo, córka syjońsko. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Tak. W jaki sposób moglibyśmy odnieść te słowa, jeśli one rzeczywiście były prorocze, do tego, co stało się w przyszłości? Czy prorok Zachariasz zapowiadał pewien sposób, w jaki Bóg w ciele człowieka ma się objawić? Czy był to jeden ze znaków danych nam przez Pana Boga jeszcze w czasie Starego Testamentu, który miał się wypełnić. Widzimy to, że ten znak się wypełnił w postaci Jezusa. I tutaj też możemy zauważyć, że Jezus był przyjęty jak król, bo Jego przyjmowali jak króla. Tylko że w oczach tych ludzi, którzy widzieli w Nim króla, nie pasował do końca na tego króla, dlatego że
ludzie myśleli, że on ich wyzwoli z tego panowania rzymskiego, z tego jarzma, a Jezus przyszedł wyzwolić z jarzma grzechu. Mhm. Tak. Można jeszcze tutaj też dodać, że to był ten sposób, jakim królowie wjeżdżali, dokładnie, prawda? Tak, i to był dowód na to, że on jest królem. Tak. No więc kiedy ujrzano Jezusa w ten sposób wjeżdżającego do Jerozolimy, no to nadzieja straszna, że w końcu objawił się król, który spełni ich oczekiwania. Tak. No a okazało się, że za tydzień dosłownie ten król wisi na krzyżu, prawda? Tak, tak. I co się dzieje? No w końcu to było takie, właśnie taki zawód niesamowity, który bardzo zniechęcił wiele osób, prawda? I my możemy powiedzieć, że my również mamy w swoim życiu, spotykamy się nieraz z takimi zawodami. Liczymy na to, że Bóg w naszym życiu zacznie tak działać, o co Go prosimy na przykład i tak dalej, a Bóg albo nie odpowiada, albo zupełnie inaczej działa. I tu jest właśnie to, co najistotniejsze w tym wszystkim, żebyśmy, nasza wiara nie upadła wtedy, nie była jakąś, zniechęciła nas do czegoś, bo wierność na tym polega, że bez względu na to, czego się spodziewamy, czy czego oczekujemy od Boga, to jest rzeczą pewną, że Bóg jak może i jest to dla nas korzystne, to On nam to da. Ale bywa tak, że my nie znając przyszłości, byśmy zrobili sobie większą szkodę niż, jak to się mówi, przywilej sobie uczynili, więc Bóg nie chce tego robić. Ale tak, my nie możemy z tego tytułu od razu powiedzieć, że Bóg jest nam niewierny, że Bóg nas nie kocha i tak dalej. Także to jest bardzo istotne, żeby ta nasza wierność była zawsze pełna zaufania do tego, że cokolwiek się w naszym życiu będzie dziać, jest to najlepsze dla nas. Tak. Widzimy, jak zmienny jest człowiek. I tutaj, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wołają ludzie Hosanna synowi Dawidowemu. A właśnie tak, jak już wspomniał Stanisław, parę dni później wołają ukrzyżuj go, ukrzyżuj. A więc co, nadzieje zawiodły, mieli inne marzenia. My powinniśmy brać przykład z Jezusa, z Jego bezwarunkowej miłości. On powiedział, obiecał, pewne rzeczy przyjdą, nie dzisiaj, to jutro się spełnią i mamy oczekiwać tych obietnic, które są zawarte właśnie w Jego Słowie i ta Jego miłość właśnie o tym mówi cały czas. Najlepiej spojrzeć z perspektywy czasu na nasze życie i nawet jak nasze życie się nie wydaje i są doświadczenia, prawda, różnego rodzaju, to z perspektywy czasu widzimy, że jednak Pan Bóg miał plan, żeby nas po prostu zachować, żeby byliśmy wierni, żeby przygotować nas na ten moment, kiedy On przyjdzie i do swojego królestwa, prawda? Tak. Jest to też znak, wydaje się, symbol tego, że Pan Bóg miał rzeczywiście dobre plany. Że ta radość, prawda, która jest w tym wierszu opisana, ta wesołość, która miała towarzyszyć Izraelitom, nie była zapowiedzią na wyrost. Oni rzeczywiście mieli powody do radości. Oni rzeczywiście mieli powody do tego, żeby się cieszyć, bo ich władca wjeżdża. Tyle tylko, że często nie dostrzegano, i może nawet my też mamy z tym problem, tego prawdziwego obrazu Boga i Jego oczekiwań. Bóg z jednej strony mówi o rzeczach dobrych i przyjaznych, jak tutaj też słyszeliśmy, a z drugiej strony mówi o rzeczach trudnych i wymagających. Obraz Mesjasza, który wjeżdża na odpowiednim zwierzęciu, na oślicy, w odpowiedni sposób, odpowiednio ubrany, tak? Odpowiednio też tam, ten jego wjazd jest ogłoszony, jak podają Ewangelie, prawda? Czy czytamy. To wszystko się spełniło, ale to nie było wszystko. Tak? To nie było wszystko. My, przepraszam, że jeszcze tak dodam, że my patrzymy ciągle z punktu widzenia doczesności, tych warunków, w jakich żyjemy i długości jakby tego trwania życia i tak dalej. Bóg patrzy na to z punktu widzenia wieczności. Mhm. Dla Niego nie jest problemem, że na przykład ktoś będzie tutaj w tym życiu trochę cierpiał czy coś, prawda, bo sam to uczynił, mhm, prawda, i dał przykład. Dla Niego największym problemem jest, żeby nas zachować przed wiecznym unicestwieniem. Tak. Żeby nam dać życie wieczne. I my bardzo często o tym zapominamy. I wtedy się denerwujemy,
że to nie jest tak, jak byśmy chcieli. Bądźmy cierpliwi, prawda? Bo taki zawód później spotkał prawie 20 wieków, czy tam 19 później, kiedy Miller ogłosił przyjście drugiej Chrystusa, okazało się, że nie przyszedł, prawda? Tak. I do dnia dzisiejszego my oczekujemy tego przyjścia. Tak. Bóg ma swój czas, Bóg wie, kiedy pewne rzeczy mają się wypełnić, a my musimy być pełni zaufania do Niego. Tak. Gdyby Izrael był wierny w tym, tak? To by mogło to się. Gdyby Izrael był w tym wierny, o czym też przekonuje 12, 13 i 14 rozdział Księgi Zachariasza, gdyby był wierny w tym, to te wszystkie błogosławieństwa, jakie spłynęły na ziemię, byłyby udziałem przede wszystkim Izraela. Pan Bóg nie odpowiadał, Pan Bóg nie przewidywał tego. Wydaje się, że Izrael musi doświadczyć też bólu i cierpienia. Pan Bóg powiedział, to jest wasz wybór, tak? To jest wasz wybór. No, ten obraz triumfalny tego wyjeżdżającego króla to jest jeden obraz, ale mamy też drugi zaraz obraz tego, który został przebity, który został poświęcony. W 12 rozdziale, który następuje po 11, bardzo ważnym, nie będziemy dzisiaj o nim mówić, nie mamy czasu, ale on mówi o niewierności sług, o sługach, którzy się zaparli swojego powołania. I 12 mówi o skutkach. I 12 rozdział, 10 wiersz, przepraszam, mówi o tych najstraszniejszych skutkach tego zaparcia, które jednak może być dla nas błogosławieństwem. Odczytajmy ten fragment, bardzo proszę. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Tak. Ten fragment w swojej rzeczywiście proroczej wizji zdaje się rzucać nam światło na to, co miało się stać na krzyżu. Tak? Zdaje się pokazywać, że ta cena niewierności, cena ludzkości, cena grzechu nas wszystkich będzie bardzo wysoka. Jaka to jest cena? No jest to cena tego, który musiał poświęcić swoje własne doskonałe życie i stać się jednym z nas, a na końcu ponieść ofiarę na krzyżu. Przeczytajmy może tekst, który jest do tego tekstu swego rodzaju paralelą. Jest to w Ewangelii Jana 19:37. Jeżeli moglibyśmy odczytać. Bardzo cię proszę, Stanisławie. A na innym miejscu mówi Pismo, zobaczą, kogo przebodli. Tak. Ta zapowiedź, kontynuacja 11 rozdziału, tych pasterzy, którzy mieli być wierni, ale do końca wierni nie byli i skutków tego pokazuje niejako tego właśnie tą ostateczną konsekwencję. Ci, którzy go przebodli, pewnego dnia go zobaczą jako kogo? Jako Pana Panów i Króla Królów. Tak. Nie jest nam trudno skojarzyć to z obrazem krzyża, prawda? Ten triumfalny wjazd. Ale ta ofiara, krew, która jest na rękach, prawda? Pan Bóg mówi, że to wszystko będzie miało swoją także cenę. Cenę niestety niewierności. Co możemy jeszcze powiedzieć na temat tego odniesienia? Czy to oznacza, że niewierność w posłudze Panu Bogu może przynieść takie negatywne konsekwencje? Jak uważacie? Czy Pan Bóg nas powołuje do tej wierności i mówi, bądźcie oddani i bądźcie dobrym światłem, bo sługa niewierny to sługa, który będzie musiał kiedyś niestety za to zapłacić. Jak uważacie? No na pewno tak, bo wszystko zaczęło się właśnie od tej niewierności albo braku lojalności względem Boga, który powiedział, nie zrywajcie z tego drzewa owocu, jeżeli chcecie żyć. Tak. Uwierzyli nie Bogu, uwierzyli przeciwnikowi Boga. I to dotyczy również każdego z nas. Dopóki będziemy ufać Bogu i chodzić według Jego dróg, przestrzegać Jego przykazań, jak jest powiedziane, tak, bo to będzie w końcu, jakby nie było, konstytucja tego królestwa, na które oczekujemy. Żaden kraj nie zgodzi się przyjąć czy dać obywatelstwa komuś, kto powie, że ja nie będę przestrzegał twojej konstytucji, prawda? To jest zrozumiałe. I dlatego w tym względzie jest to bardzo ważne,
żebyśmy tu już na tej ziemi okazali się lojalnymi, że rzeczywiście respektujemy Boże Twoje prawo, jest ono dla nas żadnym ciężarem, cieszymy się, że jest takie prawo, bo ono daje nam szczęście, daje nam pokój, daje nam radość i chcemy nadal być Twoimi poddanymi, prawda? Tak. Chciałem powiedzieć, że w Królestwie Pana Boga wszyscy, którzy się znajdą, to będą w 100% bezgrzeszni. Tak. Bo nie może być ktoś grzeszny, więc Pan Bóg chce, żebyśmy teraz mogli się przygotować. I jak ktoś się zacznie tłumaczyć, że a, jestem grzesznym człowiekiem, upadam, prawda? No to Pan Bóg zna, prawda? Nasze motywacje i nas zna, czy to jest tylko wymówka, czy rzeczywiście my staramy się być lepszymi, prawda? Ale czasami upadamy. Tak. Tak. I co ciekawe, ten tekst z 12 rozdziału, 10 wiersza znajduje swoje odbicie nie tylko w Ewangelii Jana, którą właśnie już cytowaliśmy, 19:37, a także w objawieniu 1:7, a nawet też w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale i tam 64 wiersz jest niejako podobne odniesienie. Rzeczy mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd użycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wiecie, bardzo uderzające jest to, że Chrystus do tych, którzy duchowo się przyczynili do tego, że zawisł na krzyżu, zapowiedział im, że przyjdzie taki dzień, że spotkamy się jeszcze raz. Tylko, że wtedy będziecie biadać, tak jest napisane w księdze Zachariasza, biadać nad tym, co uczyniliście, postępując w taki sposób z tym, który został do was posłany jako dobry pasterz, jako ten, który ma was uratować, a wyście go przybili do krzyża. No jest to oczywiście oskarżenie wobec nas wszystkich, tylko że Pan Bóg mówi, jeśli kto zda sobie z tego sprawę i będzie żałował, to Pan Bóg tej winy mu nie będzie poczytywać. Pełni świadomi myślę, że każdego dnia przychodzimy pod krzyż, bo wiara nasza właśnie kieruje nas tam, bo w nim jest odpuszczenie grzechów i to właśnie to spojrzenie na Chrystusa, który poniósł nasze winy, bo przecież On już umarł za to, co zrobiliśmy. On wiedział, że tak i tak będziemy postępować. Także myślę, że ten ból i znika i strach i nie ma czego się obawiać, bo kiedy zawierzyliśmy Panu Jezusowi, to On będzie nas prowadził i pomoże nam właśnie dojść do Królestwa Chwały, jakie obiecał. Ja tutaj bym dodał jeszcze, że w 13 rozdziale, 7 wersecie jest następny taki jakby przepowiednia, która się wypełniła w życiu Chrystusa. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępu. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. To jest to, co się stało, kiedy wszyscy zapewniali, a szczególnie Piotr i tak dalej, że nigdy go nie opuszczą, nawet do śmierci, pójdą z nim na śmierć, ale kiedy przyszło do aresztowania Chrystusa w Getsemane, można powiedzieć, no nagle wszyscy rozpieszli się, prawda? I zawiedli Chrystusa, prawda? Co prawda on o to prosił osobiście, ale później sprawa zaparcia się Piotra czy coś świadczy o tym, że no niestety nasza wierność jest bardzo niepewna i w sytuacjach ekstremalnych zawodzi nas, prawda? Tak. Ewangelia Mateusza 26:31, nawet Chrystus cytuje dokładnie słowa z księgi Zachariasza. Uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Czyli Chrystus dokładnie wiedział, do czego się ten fragment odnosi. Mówił o tym, że przyjdzie taki czas. Jaki jeszcze jest wizerunek tego dobrego pasterza? Bo wydaje się, że ta wizja tej nieuniknionej konsekwencji, kary, nie, czasami ludzie tak mówią, że no Bóg dobry to Bóg, który nie dopuszcza do karania, do pewnych nieszczęść, prawda? Tymczasem ten obraz tutaj Chrystusa, tego dobrego pasterza jest nieco inny. On daje dobre rzeczy, ale daje też co? Daje też coś, co ma budować w nas dyscyplinę. To jest bardzo ciekawe. Czy taki obraz, czy jesteście w stanie pogodzić obraz takiego Boga, który łączy te dwie rzeczy z sobą? No, na przykładzie rodziny możemy powiedzieć. Czy dobry rodzic jest obojętny na to, jak dziecko coś źle robi
i samo siebie może ukarać, czy nie ostrzega przed tym i nie karci, prawda? Sam Bóg powiedział, że jeżeli byście byli bękartami, to po prostu bym was nie karcił, ale jesteście moimi dziećmi, to ukochanymi. A kochający rodzic nie jest obojętny na to, co robi jego dziecko. Tak. Zależy mu na jego szczęściu, bo go kocha. Tak. Taki mamy obraz z Księgi Zachariasza. Jest to obraz Boga, który jako dobry pasterz z jednej strony głaszcze, a z drugiej strony czasami nawet z użyciem rózgi kieruje, żeby wejść do zagrody, prawda? I wydaje się, że to dobre pasterzowanie polega właśnie na tym, żeby dawać takie właśnie rzeczy ludowi Bożemu, a ci, którzy to przyjmują, jak już tutaj było wspomniane, powinni to przyjmować ze zrozumieniem i z mądrością. Że i jedno, i drugie jest pożyteczne. Tak? Bóg wysyła swoich żołnierzy, swoich wojowników na front, bo w koszarach nic niczego się nie nauczy. Każdy żołnierz musi przejść to właśnie takie doświadczenie. Najsilniejsi mają najwięcej blizn, także bez bólu nie ma tutaj zwycięstwa i my mamy wierzyć w to, że kiedy znajdziemy się w niebezpieczeństwie, Pan Jezus będzie z nami, bo On nas chce obdarzyć tą mocą. Tak jak Dawid mógł wyjść z procą przeciwko Goliatowi, my możemy uczynić to samo. Tylko zaufać Mu z całego serca. My jako ludzie to nie zawsze chcemy, żeby nas ktoś skarcił. I w tym przypadku Salomon nazywa kogoś, kto nie przyjmuje karcenia, głupim. Tak. Mąż mądry przyjmuje karcenia, głupi nie przyjmuje. Tak, 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 to prawda. A więc zgadzamy się z tym, że ten obraz dobrego pasterza wcale nie stoi w sprzeczności z tym, że Bóg jako dobry opiekun czasami też stosuje dyscyplinę. I na końcu mamy obraz Boga Mesjasza zwycięzcy, Boga triumfującego. Tego, który triumfuje nad historią całej ziemi. Tego, który objawia się jako ten, który kontroluje tą historię, prowadzi ją do końca. Odczytajmy może 14 rozdział i tam 4 wiersz i 5 wiersz. Jeżeli można, bardzo proszę, to będzie ostatni nasz dzisiejszy już cytat z Biblii. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Tak. Jaki to jest obraz Boga Mesjasza? Jaki to jest zwycięzca? Jak odczytujecie te słowa? Jest to wspaniały Bóg, który dopełnia wszystkich swoich obietnic. Tak. I wyzwala tych wszystkich, którzy mu zaufali, z tego no niestety niezbyt ciekawego świata, który więcej udręki i nieszczęścia przynosi, nieszczęścia. A przecież Bóg stworzył wszystkich w całym wszechświecie do szczęścia i do spokojnego życia. Tak. Prawda? I to jest istota sprawy. Kto tutaj już upodoba sobie takie życie, no będzie się cieszył na pewno niesamowicie. Tak. Czyli powinniśmy tutaj już oczekiwać i szykować się na to, co będzie w przyszłości, w niebie. Nie czekać bezczynnie, tylko robić to, co może. Pan Jezus triumfuje, dlatego że zło jest pokonane. Plan zbawienia już jest dokończony i dlatego w niebie zapanuje tak zwana radość. Tak. Z tego powodu właśnie. Pan Bóg nam daje te piękne wizje. Tuż po tym czytamy w 6 wierszu. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu, a w 9 i będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. To jest zapis tego, jak Pan Bóg zamierza zakończyć historię grzechu, historię tego świata. Jest to dobry zapis
I w księdze Zachariasza czytamy też tą samą obietnicę, która się objawia też i w innych księgach, także i małych proroków, gdzie Pan Bóg mówi, Bóg nie tylko, że będzie Bogiem zwycięzcą, ale będzie Bogiem, który zarobi sobie swój lud, jak jest wcześniej napisane. Ci, którzy będą mu wierni aż do końca, w objawieniu jest też napisane, że będą to ci, którzy pójdą za barankiem wszędzie, gdzie on jest. Będą zawsze z nim, zawsze przy nim. I tutaj ja bym jeszcze na koniec, może wcześniej trzeba było dodać, że w 13 rozdziale, 8 wersecie, od 8-9, jest napisane też coś takiego dosyć istotnego. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim, prawda? Tak. I co się będzie dziać? Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał. Jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. To właśnie chodzi o to, mimo że Bóg jest świadomy tego, że aż 2/3 jakby ludzi nie odpowiedzą na Jego wezwanie, nie zlekceważą Jego ofiarę i ratunek, to jednak ta 1/3, która odpowie, to też nie będzie taka na razie, jak to się mówi, w komfortowych warunkach żyć. Bóg będzie ją doświadczał. To znaczy ja uważam tak, że każdego z nas trzeba przekonać, że pomimo tych doświadczeń, pomimo tego, że nieraz jest źle w naszym życiu, to jednak wierzę Bogu i mam pełne zaufanie, że przyjdzie czas, kiedy to wszystko zniknie i tylko będzie szczęście, jak jest obiecane, że będą pracować, nie będą się męczyć, prawda, że nie będzie śmierci, nie będzie łez, nie będzie nic. Kto zapragnie takiego życia, to dla niego przyjście Chrystusa będzie rzeczywiście wspaniałym momentem. No, jest napisane, że kogo Pan Bóg kocha, tego smaga. Nie możemy oczekiwać stałego smagania, ale musimy się liczyć z tym, że ono jest częścią naszego wychowania. A obraz ten, obraz mówiący o kościele, mówi o tym, że Kościół Boży musi też doświadczać pewnych doświadczeń, które będą go dyscyplinować. Ale to już zostawiamy Panu Bogu. Myślę, że Pan Bóg wie, jak nas prowadzić. Nam jest potrzebne po prostu zaufanie. Najpiękniejsze jest to, że w tej księdze, tej krótkiej księdze Zachariasza, pisanej dawno temu części Starego Testamentu, mamy wspaniałe zapowiedzi, które znajdują swoje odbicie w Nowym Testamencie. Jest to dowód na to, że Pan Bóg nigdy nie pozwolił, żeby było coś pisane przypadkowo, ale pisał rzeczy, które miały znaleźć swoje wypełnienie. I to, co dotyczy końca czasów, dotyczy nas, możemy być pewni, też znajdzie takie swoje wypełnienie, jak te wcześniejsze wydarzenia w czasie życia Chrystusa na ziemi. W związku z tym powinniśmy pamiętać o tym, że są to dla nas błogosławieństwa, ale też i ostrzeżenia. I abyśmy brali to wszystko sobie do serca, póki jeszcze jest czas, póki Pan Bóg jest z nas, z nami. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w naszym studium. Zapraszam na studium za tydzień, też na tym samym miejscu. Zachęcam do udziału, a dzisiaj już dziękuję bardzo. Będziemy się na końcu modlić. Bardzo proszę, Bożenę. Panie ukochany, chcemy Ci podziękować za te przemyślenia, za te słowa, za te obietnice, które dałeś w księdze Zachariasza. Był to Twój sługa, który przepowiedział to wszystko, co się wypełniło w życiu Jezusa, co się jeszcze nie wypełniło, a wypełni lada moment. Spraw Boże, żebyśmy wytrwali i doczekali tego przyjścia. Czy to żywo, czy też jeżeli będzie taka Twoja wola, najpierw dasz nam odpoczynek. Ważne jest, aby to nasze życie teraz pokazywało, że chcemy być z Tobą, przyjmujemy Twoje warunki i oczekujemy, tak jak nazwa Kościoła, w którym jesteśmy, świadczy, Kościół Adwentystów, oczekujemy niecierpliwie na przyjście naszego Pana i Króla oraz Twórcy wszystkich rzeczy, i który sprawił, że ten czas, który mamy dzisiaj, który jest wielkim doświadczeniem, minie i zakończy się bezpowrotnie. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Mówię jeszcze raz i zapraszam na przyszły tydzień. Do zobaczenia.